полетіме, полетіме, стали ще, полетіме, 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 стали м'яц на м'яц. Witam serdecznie. Dzisiaj otwieram po raz kolejny kuferek z ciekawymi historiami nagranymi w czasie seminarium Koinonii Jan Chrzciciel w Pradze. Polecimy, polecimy, stale się, polecimy, 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 stale miast za miast. Ateista marzący o studiach dziennikarskich w Leningradzie ostatecznie ląduje w nielegalnym podziemnym seminarium duchownym. Ukrywa się przed KGB. Milan Bednarik. Ksiądz katolicki, dzisiaj odpowiedzialny w Koinonii Jan Chrzciciel za 350-osobową wspólnotę w Wysznym Klatowie na Słowacji. Od ateizmu do życia na full time dla Boga. Posłuchaj tej historii. No i to jest właśnie Milan, o którym wam mówiłem. No, jesteś Czechem, Słowakiem, Polakiem? Ja jestem Słowakiem, jestem. Tak. Okej, ale jesteś Słowakiem bardzo dobrze mówiącym po polsku. Z czego to wynika? Jak to się stało? Dlatego, że mam dużo przyjacieli w Polsce i też ta historia moja tak się wiąże też z Polską. Tak trochę rozmawiam po polsku, można powiedzieć. Historia. Ja wiem, że no, ty masz tak, masz już swoje lata, więc jeszcze żyłeś w czasach Czechosłowacji. I wiem, że twoja historia trochę jest związana z Krakowem. Jakbyś mógł powiedzieć właśnie dlaczego? Dlaczego Kraków? Jest to dużo takich tych rzeczy, co się stali w moim życiu i są związane z Krakowem też. Ale gdzieś początek tego wszystkiego jest w tym miejscu mego życia, kiedy osobiście spotkałem Jezusa, bo jak byłem studentem na gimnazjum, byłem całkowicie ateistą. I tak moje takie duże pragnienie było studiować gdzieś tam wtedy w tym Leningradzie na studiach żurnalistycznych, ale niestety takie moi przyjaciele jeszcze z tej podstawówki zaprosili mnie na jedno spotkanie, taki weekend to był. Ja myślałem, że tam to będzie taka, u nas to tak mówią ci młodzi, taka żurka, że coś tam takie będzie, takie wesele, takie coś z alkoholem i tak. Ale tam się to mówiło prywatka. Tak, prywatka. Ale w piątek wieczorem, kiedy tam przyszedłem, zobaczyłem, że to coś innego. Nawet tam był jeden ksiądz taki tajemnicza osoba dla mnie. To w tym czasie takie były księży, co jeżeli nie byli tak w porządku z reżimem, to oni ich dali precz, tak ich wysłali z tych parafii i oni musieli tak pracować. I ten ksiądz też tam tak pracował, był takim robotnikiem, tam w lesu pracował. I on tam robił takie to spotkanie, ale tak rozmawiał do nas, ale tak w piątek, myślałem sobie tak w sobotę, co najbardziej pojadę. Ale potem w sobotę do południa on nas tak zostawił, żebyśmy tak szli do lasu i było to tak w zimą to było i tam spotkałem naprawdę, wydawało mi się, że ktoś jakbym tak szedł poblisku mnie, po tej drodze, pełnej śniegu, tak patrzyłem, czy to naprawdę jest tak, bo mnie się wydawało, że ktoś jest bardzo blisko dla mnie, tak mi oddycha na głowę, myślałem. I odczułem taką obecność tej osoby, którą potem poznawałem więcej i to dzięki też Polakom, bo po tym spotkaniu
byłem w tej grupce tych młodych, oni mali takie grupki, w tej grupce tam zostałem, to oni się tam spotykali 2 razy do miesiąca i mali takie więzi z Krościenkiem, z Krośnicą i tam właśnie byłem w Krośnicy latem, zaraz po tym moim nawróceniu. I 2-3 roki potem tak frekwentowałem w tych grupkach, a taki też ty przełożony, można powiedzieć, co tak się opiekowali o te grupy, mi tak zaofiarowali studia, tylko że te studia byli już nie w tym takim oficjalnym seminarium, ale w seminarium nieoficjalnym. To znaczy, była taka droga, taka możliwość studiowania w seminarium clandestino, podziemny kościół albo kościół clandestino. No i tam studiowałem 4 roki, ale tych moich profesorów zabrali do więzienia, bo ich odkryli. Parę ich tam zostało uwięzionych. Ale taki jeden ordynariusz tego seminarium mi zaofiarował iść do Krakowa na studia. Także jeździłem do Krakowa coraz w miesiącu, ale tym naszym policjantom albo tym na granicy to się nie podobało. Raz mnie tak się zapytali, że to co tak często tam wyjeżdżam do tego Krakowa, do tej Polski. No i musiałem skończyć z tym po roku, bo to było dosyć niebezpieczne dla mnie, dla całego tego. No to tak trochę po polsku mówię. Jakbyś mógł wrócić do tego momentu, bo mówisz, że o tym spotkaniu w lesie, że miałeś takie doświadczenie, że ktoś był obok ciebie. Jak ty to rozumiałeś? Co to była za obecność? Kto to był? A myślałem w tych warunkach tego, co mówił ksiądz, ten ksiądz do nas. On tak bardzo zaapelował na sens życia, na drogę, na wartości i to mnie tak uderzyło bardzo na szczęście i parę takich rzeczy, co zostało dla mnie, co tak brzmiało już w piątek, pamiętam piątek, sobotę przed tym wyjazdem do lasu, takich rzeczy, co mnie tak uderzyli i on tak trochę pokazał ten sens w inną stronę, nie w tą moją, co dla mnie była tylko moja, nic innego, to moja wizja, mój sens życia. I to on tak na początku coś tam tak zrobił, jakby przygotował coś i wypuścił nas i dla mnie to było coś jak kiedy się przybliży do ciebie osoba i myślałem, że może to jest Bóg, może to jest ktoś, kto naprawdę ma interes o mnie. I teraz ty miałeś takie spotkanie, ale to zawsze jest jednak coś takiego, że potem człowiek odpowiada, tak, albo nie, na to, że Bóg coś do ciebie mówi, jakoś daje ci odczuć swoją obecność. Ty takie coś zrobiłeś? Jakąś taką decyzję podejmowałeś? Co tak można powiedzieć, że nie pamiętam za bardzo na taką odpowiedź, taką zaraz, ale można powiedzieć, że dla mnie tak jak od tej chwili, można powiedzieć, dla mnie bardzo ważne była przyjaźń, to znaczy człowiek, który był blisko też przy mnie. I tak to się stało, że oni mnie tak ocalili, ci moi przyjaciele. Przyjaciele. Mhm.
i pomagali mi w tych małych grupkach i ja faktycznie żyłem w tych grupach aż do rewolucji. Byłem też święcony jak ksiądz w tym seminarium. Miałem tylko pozwolenie do służby w tych małych grupach 2 lata. Tylko dla małych grup, dla osób sprzyjaźnionych, takich, co mają zaufanie, co mnie albo cały ten kościół, taki ten clandestino, nie poddają tej KGB. Mhm. To znaczy, że dla mnie to byli serca i ręki moich przyjaciół, co mnie potem tak prowadzili. I ja też z mojej strony chciałem zawsze mieć więzi, zawsze mieć przyjaciół, a to odnaleziłem w Koinonii właśnie. Jak spotkałeś Koinonię? Można, że tak przypadkowo powiem, bo byłem na parafii, bo to, wiesz, to po tej naszej rewolucji, to wszyscy ci księża z tego kościoła szli do swoich ordynariuszów. Ja to tak samo zrobiłem. Moim ordynariuszem, takim oficjalnym, już był biskup w Koszycach. To zgłosiłem się do niego i on mnie wysłał na parafię, tak obok siebie. Byłem w parafii w Koszycach, w centrum miasta. A byłem też odpowiedni za odnowę charyzmatyczną w Koszycach, a odnowa charyzmatyczna w Preszowie, co jest miasto obok Koszyc, zorganizowała w 1994 roku takie spotkanie duże i zaprosiła braci z Koinonii z Włoch. A to było w piątek, sobota, niedziela i ja po tych wszystkich tych mszach w niedzielnych zdążyłem na koniec tam biegnąc, na koniec tego spotkania. Pamiętam bardzo, że tak usiadłem u stołu na obiad razem z Giuseppe i z tymi wszystkimi, co tam byli. I tak rozmawialiśmy o Koinonii i oni mnie zaprosili do Włoch, do Koinonii. Mnie się tak wydawało, że coś tak brzmi jak to z kiedyś, jak to z kiedyś. O przyjaźni, o małej grupce, o takich wizjach. I to był początek, to takie moje spotkanie. I od tamtego momentu do dzisiaj? Od tamtego momentu, tak. Na to zaproszenie zrobiłem taki krok. Byłem na jeden tydzień we Włoszech. I potem zaprosiłem mojego biskupa, żeby mnie zwolnił z tej pastoracji. I on to zrobił i od 1995 roku jestem w Koinonii. Pięknie. Dzięki, Milan. Dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo. Chciałem się zwrócić do ciebie też z takim wezwaniem. Jeżeli to, co dla mnie zrobił ktoś, kogo nie znałem całkowicie, i tak się przybliżył do mnie, jest gotowy zrobić to dla ciebie też, bo on jest obok, on zawsze tak jest blisko i przychodzi ze światłem i z pomocą, z radością i chce dać sens, tak jak dał mojemu życiu i twojemu. To zapraszam cię do takiego otwarcia, takiego bycia, że ktoś jest pobliżu i on mnie kocha. I to jest Bóg, to jest Jezus.